Zmechanizowany garnizon Biała Podlaska, 23 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej Białej Podlaskiej, nauczycieli, dzieci. O złożenie wiązanki proszę delegację w imieniu kombatantów i weteranów walk o wolność. Dzień dobry panie wójcie. Dzisiaj bieg tropem wilczym w Wisznicach. Ale impreza okraszona również dodatkowymi atrakcjami, sporo wojska, sporo rekonstrukcji, no i pamięć przynajmniej o trzech, z bardzo wielu na pewno, nazwiskach osób, które w tamtym czasie działały. Przede wszystkim organizacja biegu tropem wilczym, ale również w tym miejscu nie można nie pamiętać o trzech nazwiskach. Pierwsze nazwisko jest to nazwisko Józefa Sokołowskiego, pseudonim Młot, który zginął we Wrocławiu, natomiast prochy później zostały ściągnięte tutaj i jest pochowany na naszym cmentarzu. Zginął w 1947 roku. Przeciwstawiał się tamtemu systemowi. Drugie nazwisko to jest nazwisko Rolanda Szymańskiego, który zginął jeszcze w czasie wojny, po 1943 roku, natomiast przeciwstawiający się systemowi, działający w podziemiu, w partyzantce, pomagał również wszystkim tym, którzy byli postrzeleni. Jest taka historia przypominana, w której pomógł żołnierzom, którzy zostali postrzeleni, wozem z koniem przywiózł ich do Wisznic, do lekarza. I warto przypomnieć również porucznika Peruckiego, który wsławił się tym, że pamiętał i fundował, był to żołnierz AK, pamiętał i fundował, przez niego i przez żołnierzy AK została ufundowana tablica na cmentarzu, która mówi o sytuacji, która miała miejsce w czasie II wojny światowej, sytuacji, w której
mordowani przez Komitet Rewolucyjny byli żołnierze wracający z wojny. Był to koniec września 1939 roku, historia, która gdzieś tam była historią chowaną, natomiast żołnierze AK odsłonili ją po raz wtóry, fundując tą tablicę, i ta tablica w tej chwili jest, upamiętnia ten główny pomnik pamiętający o wszystkich, którzy ginęli w czasie wojny i po niej na naszym cmentarzu. O złożenie wiązanki proszę przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Wiesznicach. Czerwonym najeźdźcom i okupantom oraz funkcjonariuszom obcego, narzuconego naszemu narodowi reżimu. Jednocześnie